Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do was z wymianą zdrabkową, jaką dokonałem z Kasią z kanału Dark Passion Play 1593. Także umówiłem się z Kasią na wymianę zdrabkową za 30 euro. Także ja Kasi wysłałem zdrabki belgijskie, a Kasia mi wysłała zdrabki niemieckie, gdyż Kasia oczywiście również drapie zdrabki na swoim kanale, drapie zdrabki niemieckie i również zdrabki polskie. Także jeżeli kanału Kasi jeszcze nie znacie, bardzo serdecznie was zapraszam do Kasi. Link znajdziecie oczywiście w opisie pod filmikiem, także wpadnijcie do Kasi, gdyż również umówiliśmy się z Kasią, że filmik z wymiany wrzucimy w tym samym czasie. Także jeżeli teraz oglądacie mój filmik, także u Kasi albo się już pojawił, albo za chwileczkę się pojawi otwieranie paczuszki, jaką ja wysłałem Kasi. Także bardzo serdecznie was do Kasi zapraszam. I oczywiście, jeżeli jeszcze Kasi nie subskrybujecie, bardzo serdecznie proszę o subskrypcję, o zostawienie łapeczki dla Kasi i zostawienie jakiegoś miłego komentarza. Na pewno Kasi będzie bardzo miło, jak i również mi. Także za chwileczkę przejdziemy do otwarcia tej paczuszki. Umówiliśmy się z Kasią na wymianę zdrabkową, a tutaj dostałem taką dużą paczuszkę i w dodatku bardzo ciężką, także jestem bardzo ciekawy, co kryje się w środku. Jeśli chodzi o zdrabki, to dokładnie nie wiem, jakie zdrabki się znajdują. Poprosiłem tylko Kasię o zdrabkę za 10 euro, platynową siódemkę, którą bardzo, bardzo lubię. Dwa razy miałem okazję drapać tą zdrabkę. I z tego, co widziałem, Kasia ma bardzo dużo szczęścia do tej zdrabki. Także, żeby już nie przedłużać, zabiorę się do otwarcia. Nie wiem, jak tutaj właśnie zacząć. Może jakoś tak. Kasia bardzo dobrze zabezpieczyła paczkę, przesyłkę. Myślę, że tutaj nikt do niej się nie dobierał. O, mamy już. Jesteśmy w środku. Jesteśmy w domu. Cóż to mamy? Wow. No Kasia, widzę, oszalała. Bo tu z tego, co widzę, jest bardzo dużo rzeczy. Tutaj mamy, jesteśmy tutaj, twoje zdrabki z takimi fajnymi naklejkami, koniczynki. Za chwileczkę zobaczymy, jakie zdrapeczki tutaj Kasia nam wysłała. Zobaczmy, co tutaj mamy. Wow, śmiejżelki niemieckie. W ogóle nie wiedziałem, że są również w Niemczech, bo tutaj w Belgii nie widziałem. Od NIM2. Super, z witaminą C, z witaminami. Kwaśne. Troszkę niemiecki znam, to troszkę mi to pomoże w zdrabkach niemieckich. Co tutaj jeszcze mamy? Jakieś tutaj kosmetyki. Zobaczmy. Sól do kąpieli. Tutaj z ekstraktu z bambusa, kokosowy. W ogóle jak one pachną ładnie, bardzo, bardzo intensywnie. Już tutaj właśnie je czuję. Super, bardzo dziękuję. Cóż to mamy? Maska. Nawet nie wiedziałem, że są maski męskie. Do tej pory tylko nosiłem maski na COVID-19. Takich jeszcze nie próbowałem. Ale z tego, co widziałem, Michał z kanału Makeup Makeupowski i Dawid z kanału Majorex próbowali maski. Także ja również spróbuję, ale raczej nie nagram z tego filmiku. Także będzie eksperyment. Bardzo ci, Kasia, dziękuję. Zobaczymy, czy coś tutaj... Cóż tu jeszcze mamy? Słodkości, to co najbardziej lubię. Mini Choco Crunchies. Wow, takiego czegoś jeszcze nie jadłem. Z tego, co widzę, to są płatki kukurydziane z malinami w czekoladzie z firmy Chateau Zamek. Znam tą firmę.
Także będę testował. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję. Bardzo fajnie jest popróbować rzeczy, których jeszcze się nie miał okazji jeść. Merci, Kasiu. Kolejne czekoladki od Merci. Serduszka, Herzen. Z tego, co widzę, to są różne smaki. Również będę tutaj testował. Merci oczywiście znam, ale w takiej formie serduszek nie miałem jeszcze okazji próbować, także z wielką przyjemnością popróbuję. Ale na pewno będzie mi smakować, gdyż jeśli chodzi o słodycze, to nie ma takich rzeczy, których nie lubię, nawet z anyżem lubię, także wszystko, naprawdę wszystko. Tutaj mamy jeszcze gumy. Maomam, czyli taka nasza mamba. Super, również bardzo, bardzo lubię. Kolejne rzeczy to mamy tutaj Kinder Country. Te batoniki znam, są świetne, także super. Po prostu mam tutaj zapas słodyczy na jakiś dobry czas. Cóż tu mamy? Czy to są jakieś... płyn do kąpieli? Nie, coś do włosów, jakaś wiosenna kuracja. Bardzo fajne. Ja to akurat nie robię takich kuracji. Jedyna kuracja, jaką robię, to rano przed wyjściem żel na włosy. Ale znam kogoś, kto naprawdę bardzo się ucieszy z takich rzeczy. Także super. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję. Cóż tu jeszcze mamy? W ogóle paczka bez dna. Ta Kasia zwariowała. Czy to jest mydełko? Nie, to są jakieś pastylki miętowe o smaku ciemnych, leśnych... o smaku owoców leśnych. Zobaczmy w środku. Takie różowe. No tak, są to takie pastylki. Ale co tam, że różowe? Grunt, że mają w sobie cukier. W ogóle jak one pachną. Wow, aż tutaj czuję intensywny zapach. Grunt, że mają w sobie cukier, także na pewno je również zjem. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję. No i mamy tutaj taką wielką pakę batoników czy wafelków Knoppers mini. Super, bardzo się cieszę, bo właśnie lubię takie batoniki zabierać ze sobą do pracy na drugie śniadanie jako przekąskę, także super, bardzo ci, Kasiu, dziękuję. No i bardzo lubię Knoppersy oczywiście, także jak widzicie, paczuszkę już mamy pustą. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję, naprawdę nie trzeba było tyle rzeczy mi wysyłać. Jesteś naprawdę wspaniała. Tutaj mamy ten liścik od Kasi ze zdrapkami, z takim super serduszkiem. O, już mamy. Może zobaczmy najpierw zdrapeczki, a później przeczytam liścik. Także jeśli chodzi o zdrapki, to jest moja ulubiona zdrapka niemiecka. Platynowa siódemka, super. Zaraz zobaczymy, czy również ona będzie szczęśliwa. Nawet jak się tutaj nic nie trafi, to Kasiu się nie przejmuj. Wygrane są w takich wymiankach mało ważne. Bardzo się cieszę, że w ogóle będę miał okazję ponownie podrapać zdrapki z Niemiec. Kolejna zdrapka to Perlen Fischer. Z tego, co pamiętam i z tego, co tutaj widzę na dole, no to mamy tutaj nasze trzy wygrywające liczby i szukamy... i szukamy po prostu ich poniżej. Także taka piękna zdrapka za 5 euro. Pamiętam również, jak Kasia drapała na swoim kanale. Tutaj mamy FET 500. Tutaj również mamy nasze wygrywające liczby i szukamy tutaj po boku. Także super. Kolejna zdrapka to Super 7. Tą zdrapkę drapałem na swoim kanale. Mamy dwie sztuki po 2 euro i udało mi się wygrać zwrot wówczas na tej zdrapce, także zobaczymy, jak spiszą się zdrapki od Kasi. Mamy również dwie zdrapki Szybkie Myszy. To jest w ogóle świetna zdrapka. Również pamiętam na Kasi kanale, że po prostu trafiała super wygrane w tej zdrapce. Tutaj szukamy dwóch takich samych symboli i wygrywamy kwotę poniżej. Także super. Nawet jak będzie przegrana jakaś zdrapka, to bardzo się cieszę, bo tak jak wiecie, to ja zbieram takie zdrapki. Także super, jak właśnie zostanie mi taka zdrapka do kolekcji. I mamy tutaj
Money Money po 1 euro. I tutaj szukamy trzech takich samych kwot, by wygrać tą kwotę, także super. Ja tutaj sobie szybko posprzątam i widzimy się za chwileczkę już na drapingu. I już jestem z powrotem. Ja oczywiście od razu zrobiłem sobie zdjęcie tych wszystkich wspaniałości, żeby było na zdjęcie główne. Drapaki tutaj mamy również przygotowane, belgijski, niderlandzki i polski od naszego mistrza make-upa, make-upowskiego, także... I oczywiście jeszcze przeczytam liścik, bo oczywiście zapomniałem. Także mamy taki piękny liścik, sami zobaczcie, no po prostu w szoku jestem, bo ja wysłałem Kasi liścik napisany pismem komputerowym, gdyż moje pismo jest po prostu tragiczne, także niestety nie mam takiego pięknego pisma jak Kasia tutaj. I po prostu te emotikonki są świetne, naprawdę super. Na pewno ten liścik zostawię do swojej takiej kolekcji, jak i również wszystkie inne liściki, które dostawałem w wymiankach zdrapkowych, czy też z konkursów. Też również wszystko zostawiam na pamiątkę, bo jest to naprawdę świetna pamiątka. Także już tutaj Wam przeczytam. Hej Mariusz, dziękuję bardzo, że zechciałeś się ze mną wymienić z drapencjami. Mam ogromną nadzieję, że wszystkie będą wygrane. Jeżeli tak się nie stanie, przesyłam kilka drobiazgów na pocieszenie. Całuję mocno i do usłyszenia. Kasia, Dark Passion, Play 1593. Także bardzo Ci Kasiu dziękuję. Z drapkami nie ma co się po prostu przejmować. Co będzie, to będzie. Nawet jak będzie zero, to naprawdę nic się nie dzieje. Także teraz przejdziemy sobie do drapania, żeby po prostu ten odcinek nie trwał godzinę. Zaczniemy oczywiście od zdrapek najtańszych. W tym przypadku jest to zdrapka za 1 euro. Tutaj oczywiście szukamy trzech takich samych kwot. Mamy 10, 1, 10 tysięcy, 1 po raz drugi, 10 po raz drugi, także mamy szansę na dyszkę albo na 1 euro. A już myślałem, że będzie 10, dziesiątka po raz trzeci, no ale niestety nie, także ta zdrapeczka jest przegrana. Z tego co widzę, to literki kontrolne chyba również znaczą tak jak w Polsce, czyli jak mamy trzy różne, to jest przegrana, a jeżeli są trzy takie same, to jest wygrana. Lecimy z drugą zdrapeczką. Tutaj mamy dwójeczkę. Dwójeczkę po raz drugi. 5 euro. 100 euro, 1 euro i 5, czyli tutaj również pusto, a mamy. Także mamy CF, daj Kasiu znać w komentarzu, bo w sumie nie jestem pewny, jak to właśnie wygląda z tymi literkami kontrolnymi u Was. Teraz przejdziemy sobie do Super 7. Teraz może podrapiemy drapakiem z Belgii. Tutaj oczywiście szukamy siódemki. Mamy tak piątkę, szóstkę, czwórkę, jedynkę, dwójkę, trójkę i mamy siódemkę. Super, także jak widzisz Kasiu, będzie jakaś wygrana, super. Także zobaczmy, czy to będzie dwójeczka, czy coś więcej. I mamy 5. Super, mamy 5 euro. Na zdrapce za 2 euro. Super. Drapiemy kolejną zdrapkę. Tutaj może też się pojawi siódemka. Mamy tak 6. Albo będę czytał po niemiecku. Sechs, null, ein, vier. 2,
fünf und acht. Także tutaj niestety pusto. Jeszcze w ogóle sprawdzimy sobie te literki kontrolne, bo mnie tak już troszeczkę ciekawią, czy tutaj, tutaj mamy różne. EM. A jeszcze szybko sprawdzę tutaj. No i tutaj mamy CC. Także chyba miałem rację z tymi literkami kontrolnymi. No ale nic. Tutaj mamy trzy zrabki przegrane, ale za to jedną z fajną piąteczką. Teraz przechodzimy do naszych myszek. Szybkie myszy, czy te szybkie myszy przyniosą fajną, szybką kasę. Dobra, także tu dwa takie same symbole. Czy ja was nagrywam? Tak. Troszeczkę może jeszcze przybliżę. Także tutaj mamy... Aha, to jest boczek. I mamy kufer, także tutaj nie mamy nic. Milś, mleko, sak, worek. Mamy znowu boczek i euro. Tutaj mamy loch i monety. Kolejny symbol to katze, kot i skrzynia. Tutaj mamy falę, to jest chyba po obrazku, wnioskuję, że chyba łapka na myszy. I mamy dwie, super. Także mamy tutaj wygraną na samym końcu. Zobaczmy, co tutaj mamy. I mamy dwójeczkę, także bardzo fajnie. Ta zdrabka jest zwrot na tej zdrabce. Super. Mamy dwójeczkę. Przechodzimy do kolejnej zdrabki. Szybkie myszy. Mamy mleko. Mleko i chyba plik pieniędzy. Mamy znowu tą pułapkę na myszy. I myszę. Następnie mamy ser. I mleko. Kolejna gra. Mamy tą skrzynię. Z euro. Następnie mamy boczek. I worek. Następnie mamy jabłko. I monety. Czyli ta zdrapeczka już niestety okazała się przegrana, ale bardzo fajnie, bo zostanie ona w mojej kolekcji. Super. Przechodzimy do kolejnej zdrapki. Może teraz zdrapakiem z Polski. Tutaj mamy trzy nasze wygrywające liczby. Mamy tak. Draj. 3. 4 i 9. Także takich liczb szukamy. Tu chyba siódemki już nie szukamy. Nie. Także szukamy tylko naszych liczb. Mamy 5. 1. 1 po raz drugi. 7. 6. Mamy 3. Kolejna zdrabka wygrana. No kurczę. Kasia, masz super szczęście w ogóle do tych zdrapek. Do tych zdrapek w ogóle widziałem u Ciebie na kanale, że też również często wygrywasz, także no super. Szóstki nie było i ostatnia liczba to 8, także mamy tutaj wygraną. Jest to zdrapka za piąteczkę, także już jestem z powrotem, bo tutaj niestety się pomyliłem. Zdrapałem kwotę spod piątki, tutaj by była dyszka. Ale piątki nie szukaliśmy, tylko trójeczkę. Mamy tutaj trójeczkę, także już zaglądamy. Czy może będzie również 10 euro? Mamy piąteczkę, także też nie jest źle. Mamy zwrot na tej zdrabce, super. Także tutaj oczywiście to się nie liczy. Mamy tutaj wygraną w wysokości 5 euro. Także no Kasia, naprawdę masz super rękę do zdrapek. Mamy jeszcze dwie zdrapeczki. Mamy naszą platynową. Zostawiam ją na koniec. Także zaczynamy. W ogóle ciekawostka taka, że każdy drapak wydrapał jakąś fajną wygraną tutaj. Także super. Także wszystkie trzy drapaki coś wydrapały. Super. Tutaj oczywiście mamy nasze wygrywające liczby. O, troszeczkę ciężka warstwa. Może tutaj się wspomogę
drapakiem z Belgii mamy tak 11, 10 i 9, czyli w sumie liczby za koleją. Zobaczymy, czy to właśnie nam wróży wygraną. I szukamy. Mamy tak 15. Tutaj w ogóle mamy czerwony kolor. Czy coś tutaj to znaczy? Ano tak. Czyli jak znajdziemy naszą liczbę w kolorze czerwonym, to podwajamy wygraną. Także super, w sumie tego nie wiedziałem. Szukamy dalej, mamy czwóreczkę czerwoną. Niestety to nie nasza liczba. Siódemki również nie szukamy. Następnie 8, blisko. 12 również blisko. 3 nie mamy. Jedynka, czy to jest jedynka, czy jedenastka? Nie, jedynka. W kolejnym rządku mamy dwójkę. Mamy jedenastkę i to w dodatku czerwoną. Kurczę, czyli podwójnie wygrywamy. No Kasia, po prostu chyba musimy jeszcze raz się wymienić. Masz super rękę do zdrapek, to naprawdę. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Mamy 5 razy 2, czyli mamy 10 euro. No super, no kurczę, jakie wygrane. Także nie dosyć, że tyle dostałem wspaniałości, to jeszcze te zdrapki takie super szczęśliwe. No kurczę, super, naprawdę. Teraz przejdziemy sobie do naszej gwiazdy, do zdrapki platynowa siódemka. No to tak coś czuję, że tutaj po prostu też chyba będzie wygrana, bo Kasia to po prostu ma super szczęście do tej zdrapki. Tutaj oczywiście szukamy siódemki, wygrywamy przypisaną kwotę. Jeżeli znajdziemy gwiazdę, to wygrywamy przypisaną kwotę, mnożymy razy 10, a jeżeli znajdziemy plik, to wygrywamy wszystkie tutaj te kwoty, które się znajdują. Także drapiemy, spróbuję może, albo nie, troszeczkę chyba będzie źle tym się drapać, także może tym drapakiem. Także szukamy siódemki. Mamy 20, 12, 19, 11, 9, 14, 18, 1, 2, 5, także zbliżamy się do siódemki, 1, teraz się oddalamy, 12, 16, czwóreczka, 10, 6, już blisko, czwóreczka, 13, 3 i ostatnia szansa to 15. Także ta zdrapka zawiodła, ale naprawdę nic się nie dzieje. W ogóle jestem w szoku, że taka duża ilość zdrapek dzisiaj wygrała i po prostu mam nadzieję, że moje zdrapki nie przyniosą wstydu, że tam po prostu również wygrane się posypią. Teraz tutaj szybko posprzątam, jeszcze ewentualnie posprawdzam i przejdziemy sobie do podsumowania. Także już jestem z powrotem, tutaj przechodzimy do podsumowania, także wygraliśmy w zdrapce Pearl & Fisher. Tutaj mamy 5 euro razy 2, czyli 10 euro. Następnie mamy tutaj piąteczkę. Tutaj się to nie liczy, bo przez pomyłkę zdrapałem. Także tutaj mamy 15 euro. Następnie mamy 5 euro w zdrapce Super 7. Także już mamy 20. I również mamy tutaj w zdrapce Szybkie Myszy 2 euro. Czyli łącznie udało mi się wygrać 22 euro. Na wkład 30. Także myślę, że to jest świetny wynik. Przegrały niestety takie zdrapki jak platynowa siódemka, super 7, szybkie myszy i takie dwie malutkie zdrapeczki Money Money. Także jeśli chodzi o wynik, to myślę, że jest świetny. Naprawdę raz jeszcze Ci Kasiu dziękuję. Mam nadzieję, że po prostu moje zdrapki również tam spiszą się dobrze. Jeszcze lepiej po prostu niż tutaj zdrapki od Ciebie. Również mam nadzieję, że drobiazgi, jakie tam Ci wysłałem, również Ci się spodobają. I raz jeszcze bardzo serdecznie Ci dziękuję za te wszystkie słodycze, za te wszystkie dodatki,
naprawdę nie trzeba było tak dużej ilości wysyłać. Także Was, drodzy widzowie, raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam na kanał Kasi. Zobaczycie tam już dzisiaj, już teraz paczkę, jaką ja wysłałem Kasi, także zobaczycie, ile Kasi się uda wygrać w zdrobkach belgijskich. I oczywiście, jak już będziecie na kanale Kasi, nie zapomnijcie o pozostawieniu subskrypcji, łapeczki w górze. Na pewno Kasia bardzo serdecznie się ucieszy, ja również, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Na dzisiaj to już wszystko, także będę się już z Wami żegnał. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa!